Okej, okay, cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielus, a przed wami kolejny materiał z FIFA 12 i przed wami rewanż meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen, tym razem na wyjeździe. Pierwszy materiał był właśnie z mojej pierwszej konfrontacji w Poznaniu. Było 0-0, tak w ramach przypomnienia. No a teraz na tej pięknej arenie spotkamy się ponownie. Co do składu, to w sumie zaraz sami się przekonacie. No, w sumie to w Schalke nie ma zbyt takich Papadopoulos, w sumie Forfan ten cały, który mi tam dał się popalić w pierwszym spotkaniu. No, a tak generalnie to nic nadzwyczajnego w sumie Schalke teraz nie ma. Mój skład przed chwilą widzieliście na ekranie, więc mniej więcej wiecie co i jak. Mam jeszcze jednego zawodnika, mówię tutaj o Traore. W pierwszym materiale wspominałem o jednym, teraz wspominam o drugim, bo mam dwóch, dokładnie tym samym nazwisku. Kupiłem sobie jeszcze jednego napastnika właśnie, żeby ktoś zamiast Rudnewsa mi strzelał bramki. I okazało się, że to niekoniecznie trafiony zakup był, a trochę mnie kosztował. No nie wiem, zobaczymy co się z tym podzieje. Z tym zawodnikiem na razie nie spełnia moich oczekiwań, dlatego w napadzie muszę zostawiać Traore, który zwykle biegał u mnie na skrzydle. No ale nic, tak jak mówię, zobaczymy czy się sprawdzi. Mam go w każdym razie na ławce rezerwowych. Jak przyjdzie okazja, przyjdzie taka sposobność, to sobie go przetestuję. Także gram teraz bardziej ofensywnie. Tak jak wam mówiłem, będę musiał przynajmniej tak zagrać, bo inaczej po prostu nie awansuję. Bramkę tutaj strzelić muszę i to jest konieczność wyższego rzędu, jak to się mówi. Wysoki pressing. Ustawienia na razie nie zmienię. Niech będzie to wyśrodkowane. Ani specjalnie ofensywne, ani specjalnie defensywne. Dobra, tu pokryję środek, bo tam mam kim biegać z tyłu. Trzeba uważać na te ich dośrodkowania, bo z tych dośrodkowań to wiecznie różne cuda mogą wyjść. Dobrze, Wojtkowiak się zachował. Hamada teraz cofnie na pole karne. No, i idealnie. No biegnij tam człowieku. Ach, ten... Aha, to Borysiu. Dobra, Traore, wybiegaj. Ja muszę komuś końcu odegrać, bo on się tam biedny zabiega na śmierć. Okay. Bomba. Kurde. No tak, ale to Hamad w środku był. A to jest mój prawy pomocnik. Tak jak już wspominałem w pierwszym materiale, wspomnę teraz dla tych, którzy nie oglądali pierwszego materiału. Lech Poznań w mojej wersji został nieco zmieniony. Jest to mój trzeci sezon, połowa mojego trzeciego sezonu w tym momencie. Tak więc mam kilka nowych nazwisk. No ale to tak jak mówię, na początku mieliście mój skład, więc... ale się podział. Więc myślę, że jak będziecie chcieć, to się zapoznacie. No! O Jezus Maria, a teraz tu miałem stres. Całe szczęście to obrońcy wybili. No, Arboleda, jedziesz. Dobrze, nie lubię jak mi tak ktoś ciągle lata z tą piłką przed polem karnym. Dobra, Wojtkowiak, świetna robota. Wycofanie do Arboledy, no i jedziemy. Perkis całkiem nieźle się sprawuje, powiem wam szczerze. Macie ochotę zmienić swojego środkowego obrońcę, to jego mogę wam śmiało powiedzieć. Tam w komentarzu pod ostatnim materiałem pisaliście mi o Wolskim z Legii. No! Boże, myślałem, że nie wpadnie. Haha, i cieszymy. No i prowadzimy. Całe szczęście bramkę w końcu strzeliłem, ale to oczywiście wynikało z błędu defensywy Schalke. No ale tak czy siak, trzeba to było jeszcze wykończyć, a jak widzieliście, nie było to zbyt proste. Schalke miało zawsze dobrego bramkarza. No i teraz oni muszą strzelić dwie bramki, żeby mogli się cieszyć z awansu.
Mam nadzieję, że uda mi się to im skrupulatnie uniemożliwić. Przestawię się na defensywę. Jest mój w sumie ulubiony system grania. Taki lekko cofnięty i wysoki pressing. Szybkie podejście do zawodników. Ajaj, podam na pewno dokładnie. O, po włosku. Bez problemu. Dobra, jedziemy. Polański. Polański też taki, nie wiem, też bez rewelacji. Ogólnie w FIFA jest dosyć nieźle oceniony, bo dali mu 75, jeżeli chodzi o punkty umiejętności. O, po pierwszej połowie, dobra. Po pierwszej połowie jest 1-0. No, ale wracając do Polańskiego, to nie jestem jakoś usatysfakcjonowany. Myślę, że na Polańskiego stać na więcej. Bo czasami mam wrażenie, że Matuszczyk lepiej się sprawuje, no ale to takie moje wrażenie tutaj w FIFA. Od niedawna jest w klubie. Dobra, Traore. Traore! Jezus! Ależ przymierzył pięknie. Szło tak ładnie w okno. Szkoda, że nie wpadło. Okay. Następny materiał pewnie będzie już z ligi. Nie będę wam pokazywał wszystkich oczywiście meczów z ligi, bo sporo by tego było po prostu, ale chciałbym wrzucać też inne materiały. Tak więc będę wam pokazywał te z tymi cięższymi rywalami typu Legia, Wisła, Śląsk. Bo tam pewnie będzie się działo dużo. Dobra, jest rzut rożny. No muszę się pilnować teraz mocno, bo nie chciałbym stracić na początku drugiej połowy bramki. To by trochę średnio wyglądało. Okej. Okay. Ktoś tam jest. Hamad. O, ten jest też w miarę szybki. Podgonił trochę. Całość. No, mogłem górą grać zdecydowanie. Nie było faulu? Okej. Okay. Nie wiedziałem w sumie, co mam zrobić tam z tą piłką. Ja pamiętam Schalke Gelsenkirchen jeszcze z czasów Asamoły. Jeszcze jak Hajto grał w Schalke, w Augoch. To były czasy. Chociaż w sumie nie uważam, żeby ci piłkarze byli jacyś strasznie wybitni. Ale jednak mieliśmy wtedy niezły tym. No ale teraz mamy godnych następców w sumie, bo w Bundeslidze mamy przecież trio Błaszczykowski i Szczek. No i mój ulubieniec z Lecha Poznań właśnie, czyli Lewandowski. A tutaj w FIFA, no trzeba przyznać, że dosyć drogi jest. Patrzyłem na to, ile kosztuje, no to trzeba za niego zabolić już 17 milionów. Także naprawdę nieźle jest wyceniony. No i kto wie, może kiedyś za jakieś dwa sezony, jak trochę tam w jakiejś lidze europejskiej uda mi się coś osiągnąć, to kto wie, może sobie zakupię Lewandowskiego. Myślę, że fajny, sentymentalny taki motyw byłby. Bo jednak Lech Poznań kojarzy mi się stricte z Lewandowskim. O, pięknie, Hamad teraz przejął piłkę. Tylko żeby jej nie stracił. No, teraz. Kurczę, czy oni mają ten celownik i się rozrzucony na wszystkie strony, czy co? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Mogliby strzelić coś fajnego, ładnego. Specjalnie dla was. Oczywiście. Zrobimy jakąś zmianę, bo końcówka meczu, czemu nie? Świeże siły. Kto tutaj najsłabszy? Benisza zdejmiemy. Damy Enriqueza. No w sumie to mogę zdjąć Traore, bo i wstawię tego nowego Traore, tego większego. Zobaczycie, jak on wygląda. Kawał chłopa. No i Murawskiego za
Borysiuka. Nie mają już nic do stracenia i wygląda na to, że to miało być udane, udane, panowie, o nie. Farhan, niedobrze, ale Arboleda przyjął to czy. No właśnie. Arboleda to jest murowana defensywa. Dobra, może ja tą piłkę gdzieś tu wykopię, bo chciałbym, żeby ta zmiana jeszcze miała miejsce. No to wykopałem, że zaraz strzelę bramkę. No. Dobra, zrobimy zmianę. Powtórzamy trochę szalkę. Tutaj gramy na czas, gramy na czas. Ach, jedziesz, Hamad, jedziesz. Świetnie, Murawski. I? Ej, no właśnie, on, to jest właśnie ten Traore. Teraz szaleje. Jest wielki, ale jest wolny. Strasznie wolny. W porównaniu do tamtego Traore, no to jest 10 razy wolniejszy. To mnie właśnie u niego irytuje strasznie. A, szkoda, że tam doszło. Co jest? Koniec? Czyżby koniec? Tak, dokładnie. No, czyli ofensywny, czy ja wiem, czy tak mocno ofensywny styl? Chyba nie do końca tak mocno ofensywny. No ale na pewno troszkę bardziej niż w poprzednim meczu. Było więcej akcji, więcej możliwości do strzelenia bramki. Wynik 1-0 absolutnie mnie satysfakcjonuje, mam nadzieję, że Was również. No, buzi, Murawski i Polański, dobrze wiedzieć. No i trzymajcie się, do usłyszenia. Dzięki za tak ciepłe przyjęcie jeszcze raz FIFA 12. Zapraszam na kolejne materiały. Na razie.